No trzeba, nie? Jak znam, to idę... Idę... Taterki wyjebać. Taterkę? Wyjebał to cię stary z domu, szmato jebana. Utkaj kurwę. Co utkaj kurwę, dziwko? Ała! Składam skargę do jadu na ciebie. Ten złóż kurwa. Myślisz, że ci będą słuchać takiej rury? Pan po mnie wszystko widział. Co panie z tego, że widział? Panie Sebastianie, spokojnie. Dobra, cię wyruchamy na trzy kutasy i koniec. Panie poruczniku, proszę za interwencję tutaj pana komandosa. Już, spokój. No spokojnie. O! Dobra, cię wyniosę. Do panie szatki. Sebastianie. Panie Sebastianie. Dobry. Proszę zostawić panią. Proszę zostawić panią kadę. Dziękuję mnie. Tak, jeszcze czego będę cię macał. Już na patrolę. Na patrolę. Wracamy do takich samych jak byliście. Rozjebałaś się na mnie na policji. 27 pierwszy. Z kim się poruszaliście w patrolach? My? 33 status pierwszy. Słychać było na radiu? Słychać. U mnie nie ma już mojego... Dobra. No to zaraz coś ogarniemy. Zobaczymy jak ile osób jeszcze wejdzie. Trzeba 5 chyba. I zrobimy sobie kod 8. 33 plus 1 status 5 jednostka Adam Victoria. Bardzo dobrze. Kiedy zgłaszamy status 5? Mówili ci czy nie? Jak wyruszamy na służbę. Tak, na tak jest, tylko jak przekraczamy tą bramę lub każdą inną. 00 przypominam o obowiązku wypełnienia lub jeżeli połączysz się z nowym jeżeli połączysz się z nowym funkcjonariuszem, tak? Jeżeli ja sobie pójdę i ty się połączysz z kimś innym, wtedy wyjeżdżając z komendy także zgłaszasz status 5. Zapamiętane? Mhm. Adam to był jaki? Co chcesz? Ale czemu bez kultury, tak? Nie, bo usłyszałem jeden głos. Nie. No chciałem zapytać, czemu sorry, na czerwonym panie brat. Prześwietle. No do mojego to powinieneś bardziej się jeszcze z kulturą odzywać. Otworzy pan szybki, bo gadam tak. Otworzy pan szybki. Dobrze, otwieram. No, a maseczki widzę, mamy ściągamy. Koronawirus. Nie, w Los Santos nie ma koronawirusa. Jak nie ma? Wszędzie jest. Wszędzie jest. Nie, w Los Santos nie ma. Nie słyszałem. Żaden IMS nie zgłaszał, że jakakolwiek. No dobra. Dobra, to tyle. Wolniej tak. I proszę uważać. Dobra. Siemka. Jednostka Adam jest jednostką patrolową? Tak jest. A ta druga jak się nazywała? Adam Ofro, to tylko znaczy o gumienie inne. Tak jeszcze naprawdę, inaczej, tak? Jeszcze inna jednostka. Edward jest pościgowa, no. Tak jest. Mary na... Dzień dobry. Dzień dobry. Musisz się poddać? Tak, poddamy się. No, oczywiście. Ręce do góry podnieś. No oczywiście, przepraszamy, że żyjemy. Ten drugi, przepraszamy. Ten drugi 33 ten... porywają halo. Mnie. Bo zaraz porywają funkcjonariuszy. Podnieś ręce, skuńcie ich chłopaki. Podnie wsparcie jednostek. Zaraz, proszę mi, o reakcję jednostek. Skuń go. Zaraz, istotnie wszystkie jednostki zareagują, jest nas 10. Obecnie Brabus G500 oraz Rocket 900. Funkcjonariusze na chwilę obecną zakłóci. Ale... Nie zabrali funkcjonariuszy, zabrali Ford Crown Victoria. No to się kurwa hapnęli na Victoria. No, na Victoria się hapnęli. To było piękne, kurwa. Zgłosiłem to. Przecież... Nie, tak nie rób nigdy. Tak czemu? Zaraz w którą stronę, Victoria? Tak a czemu? Trochę rozsądność. Celowali do ciebie z broni. Gdzie pojechała ta Victoria? Rocket 900, nie wiem, na południe chyba. 27, 10, 1, skradziona Ford Crown Victoria, ostatnia lokalizacja Strawberry Avenue, tu przy parkingu głównym. Zarejestrowana oczywiście na moją osobę, William Bratt. 00, w którym kierunku się udała? W stronę parkingu głównego, ciężko określić. Przejął. Targera sobie zgadzać. Komandos się nie boi, kurwa. Zgłasza, że go porywają i chuj. No nie, tak nie. Tak nie robimy. Pamiętaj, miej wyjebane. Porywają, to nie chcę, zabiorę mi w chuj. Ważne życie. Myślałem, że oni mnie chcą porwać. Nie, oni wszystkich chcieli, tylko myślę, że z boku siadę. Nie tutaj, nie tu. Z boku koło. Że co oni chcieli?
Oni chcieli ogólnie porwać. Myślę, że chcieli nas porwać, bo obydwóch. Mhm. Ale zobaczyli, czy są jednostki, no to zajebali tylko Four Crown Victoria. Nic się nie dzieje. No ja ci kurwa świr. Nie, najlepiej się postać kurwa w spodnie, w chuj. Jaki to jest kurwa świr ten chłop. Trzydzieści trzy plus jeden kod szósty do Brabusa 800 na Rockford Drive północne. Okej, okay, wychodzimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Braton 27. Serdecznie, poproszę dowód. Marcus Wallace. Kadet ma dostęp do bazy? Mam, ale nie stałem tak blisko, żeby dowód zobaczyć. To proszę pana, ja panu tutaj podam kartkę. Poczekaj, panu uczymy pan... kadeta pracy, więc spokojnie. Niech pan panie wyjdzie, kadecie, to odejdzie, to pokażę. Kolejna uwaga, to nigdy pamięta pan kadet, nie przechodzimy tak. Tak? Nigdy takich rzeczy nie robimy. Jeżeli pan kadet już jest z tej strony, panie Markusie, proszę chwilę poczekać. To idzie pan dookoła, rozumie pan? Bo akurat zatrzymaliśmy normalnego obywatela, jakbyśmy zatrzymali zwierzaka, straciłby pan nogi i myślę, żeby pan tyle była pana kariery w policji. Dobra. Podejdź tu bliżej, to mu pokażę ten dowód. Tak, podejdzie pan tu, pokażę pan jeszcze raz dowód. Marcus Wallace. Sprawdzi se kadet. Panie Markus, to pozwoli pan, ja będę kontynuował. Pierwsza rzecz, którą już widzę, brak prawa jazdy kategorii B. Ta pierwsza. Kolejna rzecz, przekroczenie prędkości. Kiedyś? No to dzisiaj myślę, że pan dalej już nie pojedzie, no niestety. Ale że jako nauczamy kadeta, może będzie jakaś zniżka. I zatrzymałem się przepisowo. Nie jest poszukiwany. Nie, no ja jestem prawdziłem takim gościem, sobie, co nie stwarza problemu. Osiem przez kod 6, Inferno 20, rozległ nas bulwarem nad autostradą. Dobra, panie Wallace, więc tak. Pierwsza rzecz to jazda bez prawa jazdy oraz przekroczenie prędkości w mieście. Taryfikator Los Santos według kodeksu karnego przewiduje od 21 do 39 tysięcy dolarów mandat. Ja w tej chwili wystawiam 25 oraz niestety nie może pan się dalej poruszać. Wezwany zostanie tu mechanik celem odholowania tego pojazdu. A możemy zrobić tak, żeby nie wzywać mechanika, po prostu pojedziemy do najbliższego parkingu, odstawiam samochód. Nie może, bo no nie może pan, nie może się poruszać, jak pan nie ma prawa jazdy. Proszę pana, odłoży kadet taser i nic się nie dzieje. Ale celuję, nie mogę się... Ale to nie będzie zajęty pojazd, tylko on odholuje. Ja wiem, o co chodzi, tylko chodzi o to, że będę w obstawie policjantów, czyli jadę w kolumnie, mogę się poruszać. A po co pan tak chce zrobić? No bo żeby nie było kłopotu. Po prostu odwieziecie mnie, za eskorta zostanie zrobiona na... Ale to nie jest dla mnie kłopot, proszę pana wezwać mechanika i poczekać. To jest moja praca. To absolutnie nie jest żaden dla mnie problem. Dobrze, pański dzisiaj numer dowodu po locie do Los Santos. 51. A możemy z tym mandatem zrobić tak, że 20 koła? No nie, teaser proszę pana. W Bratona i ucieczka, bo stoi tak, jak mi zabraniał. Czyli przy oknie. No nie może pan tu stać, właśnie, kadet, z drugiej strony. Mogę tak stać. Nie, z drugiej dzisiaj, strony. Dzisiaj drugiej podobno strony. W kalendarzu dzień kadeta, to kadetowo i można wszystko. Dobra, to z racji tego 21 będzie tysięcy. Najniższy no możliwy mandat. Przyjmuję. Źle stoję? Jest git. A kadet jakiś komandos czy jak? Komandos. Ta. Przede wszystkim pierdolony. Komando foki? Tak. Dobra, proszę pana, zleciłem ściągnięcie z pana konta lub też ubezpieczenia 21 tysięcy dolarów za podane przewinienia. Proszę pana, teraz robimy tak. Dobra, odpalę sygnalizację, idzie pan ze mną. No. Ale i tak pan nie może dalej się poruszać. Rozumie pan? No musi pan sobie wezwać taksówkę, pojedzie pan sobie prawko, zda i wróci pan. Wezmę sobie motor i pojadę motorem. Dobra, okej. Okay. To jedzie pan za mną. Pili na mechanik.
Teraz zgłaszamy Kotwarę. Albo jeszcze nie zgłaszamy. Teraz zgłoszenie do odholowania będzie Infernus. Las Lagunas Boulevard nad autostradą. Jednostka wraca. Kot czwarty do kotu szóstego będzie? Da. Jedzie pan za mną. Zgłaszam. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie zgłaszaj, nie zgłaszaj. Nie skończyliśmy jeszcze interwencji. Jedziemy z obywatelem, tak? Zgłaszam jak wyjęcie bazuki. Nie, nie zgłaszaj wyjęcia bazuki. What's your problem? Nie czytam tych wiadomości, Oskar, od tych, co głupoty piszą, wiesz? A Kasia tam z pani, coś tam... Rzuci mi się to czasem w oczy, ale bekę mam z tego. Powiem, że ona żartuje, że to jest jakiś ziomek, co belkę kręci. Dobra, do widzenia. Pojedzie pan sobie, zrobi prawo jazdy i ma problemu przecież. Ile to? Chwilę. No chwilę. Do widzenia. Do widzenia. Miłego, miłej służby. Dziena. Teraz możesz zgłosić kod czwarty do kodu szóstego. Ale numer odznaczony. 33, kod czwarty do kodu szóstego. Fajnie, 33 plus 1. No ale dobra, już niech będzie. Masz, umiesz się obsługiwać już tym tabletem całym, tak? Odnośnie mandatów i tak dalej. No to następny, jeżeli kogoś znajdziemy, będziesz przeprowadzał zatrzymanie. Margaret dzwoni. Halo. Jak tam służba? Chujnia, nic się nie dzieje. Chujnia, nie? A, coś jedzie, czekaj, co to jest? Feldzer, co to jest? Ocelot. To jest chyba lokalny, wiesz? Nie wiem, jakiś nie, no zapierdala, kurwa, grubo na autostradzie. Ile jedzie, masz go na radarze? Tak? Nie mogę go dogonić, tak za kurwia. Gonię go, no. Dobra, dobra, wiesz, jadaj. No, już jadą też nasi. O, tu skręca w lewo. Gdzie? Tu. Gdzie się jadą? A, tam jadę. Tam sygnały. Czwarte. Tam sygnały. Tutaj, widzisz? No widzę. Trzydzieści jeden plus jeden, 10, 5, kod szósty. Volkswagen jakiś tutaj zatrzymujemy, jakiegoś SUV-a. Na LG na menu, kod szósty Adam, poprosimy w parę. Trzydzieści jeden plus jeden. Z czego się śmiali? No bo 10, 5, nie, miałeś powiedzieć kod szósty. Sorry za pomyłkę. Ucza się dopiero, wiesz jak. Dzień dobry, panie funkcjonariuszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę wyłączyć pojazd. Oczywiście. Kluczyki. Proszę wyjąć ze stacyjki kluczyki, rączki na kierownicę. Dobra. Robi się. Czy znany jest powód kontroli? Generalnie ze przekroczenie prędkości podejrzewam. No, ale do tego jeszcze wrócimy. Najpierw dokumenty bym poprosił. Jasne. Pan Nathaniel Riviera. Zaraz sprawdzę. Dobrze, szefie. Pan ma prawo jazdy kategoria A plus B, elegancko, ubezpieczenie. OC pan mnie nie posiada. Pewnie się skończyło niedawno, co? No, skończyło się właśnie. Chciałem jechać. Jeszcze odznaki nie pokazałem, więc pokazuję. Jasne. Panie Braton, pokazałem odznakę, czego nie zrobiłem na początku. Spoko. I obywatel nie ma OC. Niestety mu się chyba skończyło. No, ja mogę teraz podjechać. Jak każdemu, jak każdemu. Co robimy z tym tematem? 27 do 86. Symbolicznie, co? Do dostarczenia dla DTU, obywatel poszukiwany, ale 25 lipca. Może jakieś upomnienie, pierwsze zatrzymanie od, nie wiem, od 2 tygodni? Tak? A długo pan spał? Jakieś wakacje? Nie, ja właśnie nie spałem, ja cały czas jestem tutaj. Aha, bo tam jakieś zatrzymanie w komputerze stare wyskoczyło. To już chyba nie jest ważne nawet. Bo to aż 20 któryś tam lipca, nie? Chyba, nie wiem, co on gada. Braton, kiedy te zatrzymanie? 27 do 33. Nie gadaj takich rzeczy, kurwa, do obywatela. Jak on cię słyszał, stary? Że on cię słyszał. Nie mógł słyszeć, był zamknięty pan Braton w samochodzie. Nie, że ma uszy takie jak Hugo Copter. Usuń to. Kultura w tym radiu. Usuń to.
27 nie ma poszukiwania. No jak tam sytuacja? Dobra, pan nie ma OC, co robimy? Ja może masz upomnienie, ja jadę i kupuję od razu na miesiąc. Ja mu robię upomnienie, niech jedzie kupi. Jak to? Decyduj, kadet, decyduj. Dobra, pan jedzie kupi, dziękuję bardzo, do widzenia. Jak zgasimy, jak my odjedziemy, okay. To pan też odjeżdża. Tylko dobra, my pierwsi. Super, dziękuję bardzo. Proszę. Miłego dnia życzę. Czego się śmiejesz, kurwa, zaraz czkawki dostaniesz. Cię uczę dopiero. Takie śmieszne jest. Zniechęcasz mnie tym, wiesz? Spokojnie, kadecie, spokojnie, spokojnie. 4-5-2-3-3, przy obywatelach, per oficer, per sierżant, pamiętaj, nie po nazwiskach. Ej, bo muszę mu nagadać. Mam lepszego nauczyciela, więc będę lepszy. No to żeś mu dogadał. No, wy będziecie gorsi. Dobra. Panie Sebastianie, dwie uwagi. Ścigaliśmy obywatela, bo zapierniczał po autostradzie. Więc... zostanie oficerem miesiąca. Więc mogłeś dać panu mandat, a OC mogłeś go puścić. Dobra tam. O. To, co, zresztą to, co się dzieje obecnie na dzielnicy, to racja. Ale dobra. A kolejna rzecz, komandu, obok nas siedzi sierżant. Co? 20 Margaret na komendę, jeśli sama pojazdem, który nie powinnaś nawet dotykać jako kierowca. Tyłu jest jakiś gość. Pan... A jest! A ja nie widzę 86! Gdzie jest 86? A ja nie widzę! Kadeta, co ze mną jest? Co nie może tylko jak może? Ty, no co? Co? Zielone. Co, klucze ma do tego. No, klucze ma. Nie, ja myślałem, że jego nie ma tam w ogóle, że on głowa go rozwalała. 8-6, jeżeli znowu będzie uciekać pan Aleksandr, Adam skończył z automatu. To znaczy kod czwarty dla pana Adamsa? Kod żółty! Kod żółty, że możemy robić nieruchome blokady. Znaczy nieruchome blokady można robić zawsze. Zawsze, no. A kod... O! 60. Panie Aleks, porozmawiajmy chwilkę, co? Dobra. Tak chwilę sobie pogadamy elegancko. Margaret, przejdź. Dobra. My stoimy, pan stoi, gadamy. Dobra, słucham. Margaret, mów do pana. Gazi pan pojazd. Czy ma ręce na kierownicy? A czy pani chce nie gadać? Patrz na procedury, bo musimy to zrobić, żeby przejść do gadki. Wiesz, o co chodzi. Pierwszy trzeba ładnie, żeby zgasił pojazd. Ja nie mogę. Zgadzi się. To start stop jest, a kluczyk wyjebałem. Nie mam. Nic się nie stanie. Nic się nie stanie, mówić. Pewno? Na pewno. Widzisz, kurwa, są dwa jest. Radiowozy, mogłoby być 5, no. Nikt nic nie wzywa. Jakiś modyfikowany z kurwa. Wyłączy pan się damy sobie. Panie, ja tu silnik 2-3 litra mam, a ten skurwestyn co ma tutaj. Ja pierdolę. Dobrze, obywatelu, albo pan silnik, albo inny sposób załatwimy. Jesteśmy autami, którymi nie jesteśmy w stanie cię dogonić. To się panu tak wydaje. Ganialiśmy cię już z dobre 10 minut. Się. A pan? Nie. A ci pan powie, czy nie? Nic się nie wymieniamy, wyłączy się zamieni, pan silnik. Ja panu pokażę. Panie Adams, wyłączy pan silnik, pogadamy sobie. Nie mogę. No w robocie jestem. Co pan nie może? Jakie pan robocie jest? No w robocie jestem, nie możecie mnie zapać. Panie Adams. Może podjęcie od przodu z boksu jednego? Wyłączy pan się. A nie, kurwa. To co, pogadamy, czy będziemy tak się ganiać? A 8 przecież plus 1 rozpoczynamy. 10, 8, 8. Ograniczę komunikację, wszystkie jednostki pościgu. Głowa mnie rozbolała. Wyłączy bombę, proszę. Podgonisz go troszeczkę? No. Halo? Halo, rozmawiamy coś czy nie? Tak, tylko bez gaszenia silnika. Dobra, no może być. To za mną, nie przede mną. Jedziemy za tobą, stoimy. Dobra, stoję. Ale na pobocze zjedźmy, co?
No to tutaj, na środek. Chodź. Może być. Dobra, ale za mną. Luz, stoimy. Czerwona. No kurwa, to co? Za dobra, mną, to za mną. Dobra, stoimy, halo. No ale za mną. Nie zajeżdżajcie mu drogi, no za nim stoimy, halo. Czemu pan ucieka? Dlaczego pan tak panikuje? Jestem uzależniony od dwóch spraw. Od jakich? Od kokainy i od adrenaliny. Jest pan teraz pod wpływem? Jestem. Lubi pan adrenalinę? Tak. Dostarczyliśmy ją panu? Jeszcze nie. Ale nie jesteśmy od tego. Do pilnowania porządku, a pan zakłóca porządek. Stwarza pan niebezpieczeństwo na drodze. Ja będę wolny jeździł. No kurwa nie, no. Ujojoj! Oj. No panie, nie, no panie, nie. Się. Ja nie uderzyłem. Teraz ja panu tak zrobię, co teraz? No nie, ale ja nie uderzyłem niego. 67. To czemu leżą na plecach? No bo kurwa, ja mam turbo, to takie podmuchy są. No bijemy w bok, bijemy w bok. Bijemy w bok. No, panie, ja będę grzeczny już, ja nie chcę. Nie, teraz co pan przejebał? Jak co przejebał? Ja nic nie zrobiłem. A czemu na plecach leżą? No nie wiem, ja... Kurwa. Dobra, w ramach rekompensaty zgasi pan silnik i pogadamy. Ale za mną. Ale zgasi silnik. Dobra, ale za mną. Dobra. Dym dobra, leci ja z rury, więc nie zgasił pan. No to 3 metry pan odjedzie. Dobra. A druga jednostka jest. No i co? No nie, jeszcze destylacja. Destylacje dobra, mają. Ale sam to nie wysiadamy. No nie, spokojnie, musimy. No, spokojnie, spokojnie, kurwa, spokojnie, spokojnie. Musi naprawić, musi naprawić. Nie musi, nic nie musi. Musi. Jest dwóch, ja jestem sam. Dobra, tam ci naprawiają, a my gadamy, tak? Dobra, dobra, dobra. Co ja mam z panem zrobić? No dajcie spokój, no. Jest pan nieuchwytny, no ale jak mamy dać spokój, jak pan narobił szkód na takie pieniądze, że głowa mała. Ja zapłacę, kurwa, odrobię społecznie. No to nie ma sensu. Co ja robimy? Ja mam złom, kurwa, odpłacę złomem. Nową dobra, lampę postawię. Ja już zamykam buzię. Pan tutaj, szef, po lewej stronie, niech to robić z tym, co chce, bo ja nie mam siły do gościa. Panie Adam, zrobimy tak. Ale pan nie ruszał, tamten deszcz. No dobra, dobra, nie ruszam, nie ruszam. Nie da się przegadać. Albo walka i pan spierdziela, nie robimy cyrku, albo się pan poddaje teraz. No jak równa walka, jak pan takiego diabła ma, kurwa, zmieńmy się, może. Ja mam diabła. Ja mam tym. No nie! Tak to nie! Dobra, nie już było... jest dwa razy tak zrobił, bij w niego. SK-45 już podczynił się 80, tylko mi komunikaty radiował. A Sebastian zgłasza? Co mam mówić? Nie. Nasze położenie? Nie, nie trzeba. Jadą za nami, kurry, czepie, czy ona to się ślizga. Monte tam zgłasza, mówi, żeby zgłaszać. 31 zgłasza. 31 zgłasza. Komunikacja radiowa na 80. A, no to kto chce, to niech pozgłasza. Spróbuję, co? Dobra. Proszę bardzo. Od czego zacząć? Tylko powiedzcie. No, rozpoczynamy 80, lokalizacja, prędkość, kierunek. Rozpoczynamy 80 za czym? No, Audi to jest. No, Audi Rosja. 33 plus 2. Rozpoczynamy 80 za Audi R8. Jest to poszukiwany Adams. Pojazd kieruje się w kierunku Occupation Avenue. Kierunek północny. Odbijamy na zachód. Odbijamy na zachód. Havik Avenue. Pojazd jedzie główną drogą, skręca w prawo w kierunku Parkway Milsion. Coś takiego. Jesteśmy obok kawiarni GBS. Pojazd jechał nieprawidłowym pasem ruchu, znów jedzie nieprawidłowym pasem pod prąd. Kieruje się pod Arkadiusa. Skręca w prawo pod czerwony garaż. San Andreas Avenue. Kierunek zachodni. Prędkość pościgu może. Prędkość pościgu 199 na godzinę. Vespucci Belvedere. Boulevard, przepraszam. Belvedere. Dobra, dobra, jedziemy dalej. Kierunek wschodni. Kierunek wschodni Palomino Avenue. Mijamy stację benzynową. Odbijamy w prawo na Rockford Drive. Północny kierunek. Kierunek północny, Dexter
STC Sign? Co to? Co to jest? Street? Street. Ja myślałem, że Signed, kurwa. Usain Bolt jebany. Nie wiem, co tu się dzieje. Weź, kurwa, mnie zastąp. Ja sam się powiem, dobra. Teraz ty. Wschodni, Liberty City. Zachodni. A, dobra, nieważne, już się powiem. Dobra, dobra, jedziemy dalej. Do tej lewej miniemy Maze Bank. Odbijamy na południe. Kierunek południowy. Przejeżdżamy po naszej lewej i jedziemy obok plaży. Bez płci bulwart. Red Desert Avenue. Kierunek zachodni. Jakiś pościg był około 150 km na godzinę. Cały czas kierunek wschodni. Jakiś wzrasta do 200 km na godzinę. Del Perro Freeway. Teraz zjeżdża na Del Perro Freeway autostrada. Zjeżdżamy. Kierunek. Dobrze ci szło? Tak? To dobrze. Podjeżdżamy, strzelamy z teasera w oponę? Nie, to od kodu czerwonego. Kierunek wschodni. To nakładamy czerwony. Nie, jeszcze nie. No. O, ale chyba też. O Jezus. Wciąż. Żyjecie? No. W porządku, wszystko 4-5? No. No. A, w porządku. Dobra. A to na razie się no. Oj, chuj, siadę. A to kolejne poszukiwanie do pana do kartyki pana Adamsa, wpiszcie. Ale tylko też tak bajtnęło, że za co było się robić i nagle chciałem się zniknął. Tylko powiedzieć, że pan Adams mimo wszystko używał kierunkowskazów. Co jest chore przy tej sytuacji. Sebastian, wpisze tam pana Adamsa? Znowu? No mogę znowu mu wpisać. To samo ucieczka i coś jeszcze do użytku. Właśnie razy dwa już, czy tam razy trzy napisz, a tamto usuń chyba, tak? No, możesz usunąć tamto i wpisać razy trzy. Panowie! Może się zamienimy, co? Ja może będę u jeden? Nie. Ja widzę, jak się tak dajesz pamiętać. A jak ten Adamsa. Jak ten Poceńca? Krzyżaka. Jak ten gość się nazywał, szefie? Alex Adams. Spoceniec. Alex Adams. A dobrze, że ja kieruję. To pumpiasz, no. Coś wam wpadło, jak jechaliście przed wami w kanalizację. Co? Ta? Ta. Dobra. Zapraszam do busu. Coś w kanalizację wyleciało. Co było widać. Zapraszamy, panie Sebastianie. A jak razy 3 się to wpisuje? X3. Gdzie ten list postawić? No na końcu, jak masz ucieczkę przed policją, ucieczkę przed policją, spacja, X3. W sensie razy 3. Się chyba nie opłaca tu już wjeżdżać, myślę, że wyjechał. A bym wjechał mimo wszystko, może gdzieś naprawiać. Jak się rżą, tu ważne. Ty, zastanawiasz, że nas jak bokiem zarzuci, to już amen spacie, że jak go zarzuci, to... No. Jednak... szerszy. O, to już... No, zrobiłem. Sprawdź ktoś, czy może być. Nie wiem, gdzie się wpisuje, że spierdolił i w ogóle. Nie wiem, kurwa. No, robisz sobie myślnik od tego, co napisałeś. A, dobra, to już wiem. Myślałem, że jest jakaś inna rubryka do tego, nie? Nie. O tym ucieczka przed PDX3 nie zatrzymał się do kontroli, powinno być, tak? Tak, piszesz myślnik, notatka, zatrzymał taka. Się do kontroli, odjeżdżał z miejsca narkotyków. Czyli to jest takie miejsce na notatkę. No. Może być obszernie tam napisane? Tak. Tylko dobry, ze słowami dobrymi, o. Dobry słów, dobry. No tak, ja tylko w radiowozie przeklinam, bo słyszałem, że jest taka zasada, że co w radiowozie zostaje w radiowozie. Zgadza się. Więc czasami sobie przeklnę, nie? Nie no, posłucham jeszcze, nie chcę z siebie debila robić. Margaret, ty chcesz ponegocjować? No mogę, no i...
Tak się ciągle 138. Śmieją ze mnie. 65 pod moją asystą poprowadzi negocjacje. Przyjął, w takim razie obejmij tutaj 10-42 napadu. 40. Przyjął, jednakże jest nas 5 i nie wiem, czy będą mogli zrobić ten napad. Od 5 właśnie, wie pan? A, ale uchowali od słuchawek. Będą mogli. 5 tak. Minimum. Czyli opiezdam już trzeci? Pojebało mi się. To było kurestwo, gdybym zeszła na status trzeci. Nie, to... No co? Destylacja. Wiem, ogarniemy. O, to jest tak papierowe auto, że... Kurde, nie czuję się 5 na 10. Wiem, zaraz ogarniemy. Przez nie przez to obicie, tylko przez obicie ogólnie, przez te tiry, co tu stoją. Wiem, domyślasz. Wiesz ile, negocjować. Niech cię komandos ubezpiecza. Dobra. Ubezpieczaj. Siema, stara. Dzień dobry, na 365 Margaret Reed z tej strony będę dzisiaj waszą negocjatorką tego wydarzenia. Siema wątroba. Dzień dobry, siema. Proszę państwa, proszę powiedzieć, ilu was jest w środku. A ilu was jest na zewnątrz? Panowie niech pierw podadzą. A nie, wy. To jest 30. 30? Tak, to połowa wygada? Na komendzie. Dobra, tutaj inny kolega ponegocjuje. Dobrze. Dzień dobry. Pani Margaret, pani się schowa porządnie. Jak przystało. Właśnie, bo ja mogę zrobić tak i pani nie żyje, i co? Czyli będą zerwane negocjacje. No nie, bo ale wy to nie chodzi o to, żeby zerwać negocjacje, tylko dobrze negocjować. Ucz się. Dzień dobry, pan negocjator, masz za sesję. Jestem. Dobry, panie Wojtku. Tu jest zakładników oraz napastników. Napastników jest 4. Zakładników również 4. Dobrze. Ja panowie sobie życzą za tych niewinnych ludzi. Proszę, panie Filip. Margaret, najpierw zapytaj, jak się czują zakładnicy. 65 supervisora. Jest 4 napastników oraz 4 zakładników. Zapytaj, jak się czują zakładnicy. Przyjął, jak stan zdrowia zakładników? Dopiero będę pytała. Dobrze, jak się czują zakładnicy? Halo, obywatele, jak się czujecie? Zarąbiście. Dobrze? Tak, jest git. Dobrze. Obywatele się czują wspaniale. Jak się pani czuje? Chyba dobrze. Okej. Okay. Dobrze, co obywatele sobie życzą? Ale LSPD do IMS. Co sobie życzymy? No. Fire Department. Sprawa IMS jest taka, zgłasza. Mamy, będziemy najprawdopodobniej mieli za moment rabunek na Bank Fleka, na Great Ocean Highway. Potrzebne będzie wsparcie waszej jednostki. 54 wysyłam jednostkę. Tak, to jest ciekawa bardzo. Panowie nie otwierają tych drzwi tak. No co, myślę, że może byłby nagadać się na ten ja zaproponuję, panowie. Tak, słucham. To ja tam będę próbował. Mhm. Jak Kolczatek na pościgu? Halo, jest tu pan? Jestem. Ja jestem w pojeździe, dlatego żebym boję się, że go nie odkrylowali, wiesz, pani? A, to co z panem negocjuje, tak? Tak, jestem w pojeździe, żeby pojazd odkrylowali. Dobrze, to tak. Brak Kolczatek na pościgu, wolny odjazd. Brak helikoptera... Za dwóch, brak helikoptera na pościgu. Złapaliśmy tego, no. To za 4 było, komplet. Jeden za wolny odjazd, drugi za brak Kolczatek na pościgu i dwóch ostatnich za brak helikoptera na pościgu. U panowie na to. Halo, nie śpimy. Halo. Czeka pani chwilkę. 111. Z racji na to, że mamy aż 3 kadetów, poczekamy z negocjacjami do 10 minut. Na ewentualne pojawienie się na służbie jakiegoś funkcjonariusza PD. Jeżeli takowe się nie znajdzie, uznamy, że tej interwencji nie było w tym miejscu. Jednostki przyjęły? 4.
Kto tam się tak miał, pani Janin? Pani Margaret. Dobrze, słyszał pan moje propozycje? Tak, słyszałem. I jest pan na to przystać? Widziałem, że miała być wygląda sytuacja po 10. Supervisor administratora, przekaż informację o tym, że zawypuszczam zakładników, odjadą stąd i zapominam o całej sprawie, jeżeli nie zjawi się ktoś Speedy. Jak tam życie u was? Co byście zjedli w tym momencie? Wątrobę. No raczej co wypili. Co, pić wam się chce? No napadzie pić. Wątróbkę byś zjadł? Z cebulką. O tak, z cebulką. A robię wątróbeczka bardzo dobrą. Wątróbeczka z cebulką i z chlebkiem. Napad pójdziemy na wątróbkę, co wy na to? Z chlebkiem jeszcze jasne. Koniecznie. To może się podzielimy tą wątróbkę waszą. Musimy kogoś zajebać na wątróbę. Zostawcie ten napad, pojedziemy do jakiejś kawiarni i zrobimy kurczę tam wątróbkę i sobie pojemy. Wątróbkę w kawiarni? No i tam kawiarnia to przejściowe słowo, no. Co pan chce, komandosa pociężem wątróbki? Nie, a prawdziwa taka wątróbka, taka najlepsza. Czy pan komandos to nie jest taka prawdziwa? Prawdziwa. No właśnie. Pan tutaj jakiś policjant pana matkę obraża. Na jakąś inną, prawdziwą. No ja mam na myśli wątróbkę taką do jedzenia, a nie taką do szatkowania. Znaczy pan wątroba nie jest do jedzenia? 5 do supervisora! Proszę. Panowie strażaki mówią, że odcinki prąd na terenie banku. Trochę. Jak panowie widzimy ja? W porządku, porządku. Ja i zdrówko. Ile pani ma lat? U nas to informacje tajne przez poufne, proszę państwa. A mogłaby pani pokazać swój dowód osobisty? A nie okazuje takich rzeczy. A za zakładnika? Za zakładnika to tak. To zgadzamy się. Nie no, to musi. Musieliśmy to pomyśleć, bo to jest. Tak. Ciężka sprawa. Czy nas tak to interesuje? To jak nie? Panowie pytają ile lat i pana. Państwa to nie interesuje? Kobieta wiek się nie pyta, tak. Aż tak bardzo. No panowie, ale za wizytówkę do pani Kadet to już chyba inna opcja, co? No, do takiej kobitki. Jestem goła, szefie. Jestem Margaret Reed. Szefie, jest dym. No. Mogę? Na słówko? No dawaj, wsiadaj. Dobra. Jaki dym? W białym aucie siedzi kurwa kierowca od nich zamaskowany. Tak, bo to auto jest zajebane i wiesz, żeby... Boją się, żeby nie odholował, tak? Tak, 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 więc no tutaj to dali znać od razu, uprzedzili nas. Nie spierdoli. No w razie czego, dlatego ja cały czas jestem w aucie obok niego, dobra, nie? Żeby dobra. Gonić, ale... Uprzedzili, poza tym gdyby spierdolił, to oznaczałoby zerwanie negocjacji. No, wystraszyłem się. Wtedy byśmy wjechali, byśmy strzelali. Nie, na spokojnie. To ty wiesz, oni wiedzą, że nie mogą rozpocząć napadu. A w ogóle będzie pościg, czy nie? Bo nie, coś tam gadaliście, że właśnie, że... Jeżeli nie rozpoczną, to wypuszczą wszystkich zakładników i zapominamy o tej sytuacji. A rozpoczną, myślisz? No jeszcze mają z 6 minut, no musiałby ktoś na służbę od nas wejść. Aha, no dobra. Kapiła pani negocjatora. Bo chodzi o to, że tam są takie mechanizmy w bankach. Bo to jest nasza sprawa, że się źle zorganizowaliśmy. Ja wiem o co chodzi, już kumam. Proponuję za jednego wolny odjazd, możliwość odjechania tym pojazdem, wejść do niego następnie bez żadnych kłopotów odjechać i za 3 pozostałych po prostu okup i tylko tyle. I muszę się zapytać, proszę oczekiwać. Okej. 65 do supervisora? Supervisor zgłasza. Panowie proponują wolne, za jednego zakładnika wolny odjazd na tego Brabusa i 3 pozostałych za okup. Jaki okup? Jaka kwota okupu? I zapytam negocjatorów. Jaka kwota za tych obywateli? No za jednego fajnie by było 45 tysięcy. Czy dał brata taką kwotę? Proszę ci kiwać. Okej. Za jednego proponują 45 tysięcy. Setka do 3,8, zgadzamy się na to? To do 38. I... Zaproponuj 25 tysięcy za jednego. Proszę państwa, mogę panu zaproponować 25 tysięcy za jednego. Oj. O, no nie, to przynajmniej te 35. 35 i to jesteśmy zadowoleni bardzo. Proponuję
35 obywateli. Za jedno. No to 35 za jednego. To po, tak. za 100 tysięcy za trzech. 5 tysięcy jeszcze opuszczą. 4. Tak? No, proszę państwa, 100. Ale ich tam czworo jest. Za trzech. Jednego dają za wolny odjazd, za trzech 100 koła im damy. I niech jadą po prostu, są twoje. Dobra, zgadzam to się na to. Pasuje. Przygotuje się rzątokup? Dobra, to my wychodzimy na raz. Nie, czekamy na okup, kurwa. 35 supervisora napastnicy się zgadzają. Supervisor przyjął. 38, jakbyś mógł udać się po okup na komendę, to już czumasz szerfosu. Proszę oczekiwać, pan jeden z naszych pojął po okup. Oki. Po pieniądze. Pościgamy się, drodzy państwo. Tak, tak. Kreszczelali, mam nadzieję, że się odbędzie tutaj. Jasne, jasne, jasne. My nawet możemy czekać, żebyście sobie zakładników sprawdzili. To do 6-5. 35 zgłasza. Głoś do 38, proszę, na radiu, bo chyba mnie nie słyszy. 35 do 38. 38 zgłasza. Proszę udać się na komendę szeryfowską niedaleko napadu po okup. Powiedz, że powiedz, że mnie nie słyszy na radio. Stokoła? Pytaj się, dlaczego mnie nie słyszy na radio. Dlaczego 38 nie słyszy na radio 100? Bo mam problemy z oddaniem na radio. 94. Dobra, dzięki. Jeszcze raz, stokoła, tak? 92. Zgłosili brak kolczatek? Nie. Rozkładać? Nie, na tutaj nie. Ogólnie jest zakaz rozkładania kolczatek w promieniu kilometra od placówek, na które trwają napady ze względów bezpieczeństwa. A bo tańczyć, proszę. To jedziemy gdzieś dalej już rozłożyć. To pan zafreestyluje, a ja zatańczę. Cholera wie, gdzie pojechał. Pan zaśpiewa. Ja bym pojechał w lewo. Pojedziemy za nimi my. Ty będziesz ze mną jechał. My będziemy prowadzili pościg i wreszcie go będziemy ich bombić po prostu, a tamci niech rozłożą kolczatki. Co tam, strażacy są? Słucham? Strażacy? Prawdziwi? Tak. Nie. Tak, prawdziwi. Po co? Wyłączyli prąd na terenie banku. Nie wiem. Ja mam taki pomysł, to jest wiatrak. Czemu? Zabezpieczają też teren, w razie gdyby... Nigdy czegoś takiego nie widziałem, nie? Że tak robią. No wiem. Jakaś nowość? Nie, zawsze tak, jak są tylko, ale oni rzadko kiedy w mieście są. Pobawimy się trochę... Albo kadet, nie, panie, tak? Panie tutaj blondynie, wsiadaj do mnie do auta na chwilę. Supervisor podaje informacje dla jednostek. 100, a także 33 U1 w pościgu, U2-38. Dawaj, Margaret wraz z ostatnim kadetem, zaraz przywieziemy wam pojazd. Sprawdzicie zakładniku, śledźcie teren banku i dołączycie do napadu jako jednostka poszukująca alternat. Miło mi, panie Hasarle. Zbyszek jestem. Przejdź na boku i zaraz będziemy ruszyć. Tak, idę sobie. Kurwa, co tu się dzieje? A co, przystać dzień się tak was mało, czy co? Że o takiej godzinie nic. No tak. Okej. Gdzie mój kadet? Pojechał po Suburba. Margaret z kadetem twoim i oni dołączą Suburbanem do pościgu. Która jednostka będzie U1? My jedziemy we dwóch U1. Dobra, ja mam być U2, ale czy ja jakie mamy auto? Zapierdalane, czy nie? Nie, zakładnikami zajmą się kadeci. Dobra. Mamy furę, co zapierdala, czy nie? No mamy SEU, więc tak. Ciężko, brabusa nie złapiemy. Wątpię. No Camaro nie wezmę na tego brabusa, nie ma sensu. I czy możemy szukać ani negocjator? Możemy już ruszać. Proszę oczekiwać na mój znak. Jasne. Daj im minutkę. Siadaj, komandos. Powodzenia na drodze, drodzy państwo. Zakładnicy na lewo będą szli. No gdzie pani chce, to ich puścimy. To niech już Bóg wyjdzie, co? Jasne, wypuśćcie ich opowiem. Wiem, stary, wstali mi. Sam jedziesz. No to chuj w niego, wypuścić mówisz. No. Zostaniemy z jednym. Będziesz próbował zgłaszać pościg?
Jasne, mogę. Robiłem już to dzisiaj. Robota. Dwóch wypuszczamy jak coś. Pasuje robota. Dwóch zakładników przetarł napadu. 65 do superwizora, jak gotowości? U2 gotowe. U1, U2 gotowe. Mogę dawać zielone światło? 10 sekund. Pamiętaj, wy po zajęciu zakładnika, mi sprawdzę teren banku. BLD, Boulevard. 4. Bulewar. Bulewar, okej. Okay. Jasne, tak. Jasne. Wcześniej, mówiłem Belweder, nie? Słyszałem, ale to D jest nie. A czy możemy już wejść do pojazdu i tylko czekać na was, czy niezbyt? Niech wychodzą. Niech już jadą. Niech już jadą. Okej, okay. A możemy już jechać, pani negocjator? Mogą już jechać, tak? Okej, okay, dziękujemy, okay. Do widzenia. I co na starcie powiedzieć? 33 kościg, kod 6, coś tam? 1080. Co, od czego zacząć? 33, 10, 80. 33, 10, 80. Pojazd porusza się w kierunku południowym. Great Ocean. Prędkość 230 na godzinę. Cały czas kierunek południowo-wschodni. Uderzył. Obróciło go. Zjeżdża na poboczną drogę Bay City, kierunek północno-wschodni, wjeżdża do miasta, kręcamy w lewo na Boulevard Del Piero, Bay City Avenue, wąskie uliczki, wyjeżdżamy na główną drogę, pojazd jedzie nie po właściwym pasie ruchu, skręca w lewo Bay City Avenue, kierunek północno-wschodni, porusza się główną drogą na Marathon Avenue, kierunek wschodni. Pojazd jedzie nieprawidłowym pasem ruchu, prędkość pościgowa 200 na godzinę. Dorset Drive, kierunek wschodni. Skręcamy pod Arkadiusa, kierunek południowy. Odbijamy na między... Jesteśmy na czerwonym garażu. Jedziemy prosto na parking, przejeżdżamy w lewo na kierunek wschodni. Pojazd uderzył. Wysiadamy? Jest nas dwóch, ich jest czterech. Pojazd kontynuuje ucieczkę w kierunku północnym. 165, sprężajcie się, potrzebne wsparcie. 10-5 na wasze 20. Cały czas kierunek północny. Alta... Street. Alta Street. Niewłaściwy pas ruchu, prędkość 180 na godzinę. Dalej na północ, obok Pacyfiku, w górę. Skręca na prawo, kierunek północno-wschodni. Teraz wschodni, Clinton Avenue. Prędkość 190 na godzinę. Dobrze idzie póki co. Kierunek... Oni już trochę się rozwalili. Rozwalili troszkę pojazd, kierunek północno-zachodni. Wracamy na... Zjeżdżamy na jakieś wąskie dróżki tutaj na Clinton Avenue. Przejeżdżamy obok komendy na Winewood. Skręcamy w lewo na kierunek zachodni. Meteor Street. Przejeżdżamy obok szpitala w... Na razie błyskowy. Prędkość pościgowa sięgnęła już 250 na godzinę. Kierunek południowy Elgin Avenue. Gonimy czy nie? Gonimy. To tak wolno jedziemy? No bo... Pojazd skręca wąską uliczkę na... Kanały. Żeby zablokować południowy. Neguję, zastawa będzie na moście. Potrzebny na Rancho Avenue pomoc. Nie ma zastawy, jedziemy dalej. Nie ma zastawy, jedziemy dalej. Popular Street, kierunek południowy. Południowy. K
Ham Street. O kurwa. Signal Street, kierunek północny. Przez most przejeżdżamy, wjeżdżamy do miasta. Odbija, pojazd odbija na Carson Avenue, kierunek północno-zachodni. Wiesz, pamiętaj, nie zawsze trzeba siedzieć na dupie ściganemu, zwłaszcza, że widzisz, jak oni jeżdżą. Oni co chwilę się rozbijają o coś. 202. I noc, La Puerta, dzielnica La Puerta. Teraz jest dzielnica Incon i no nie wiem, jak to przeczytać. Kierunek północny. Setka, nakładam kod żółty na pojazd ze względu na długotrwały pościg. Palomino Avenue, kierunek południowo-wschodni. Destylują, destylują. Potrzebne wsparcie na nasze 20. 2-0 by nabierzą w razie czego. Idźcie pojazd, jak będzie kod 6. 4 zamaskowane osoby są w pojeździe. Nas jest obecnie 3 tutaj. Przygotujcie się na strzelaninę. Bay City Avenue, kierunek północno-zachodni. Teraz zachodni. Odbijamy tak, jakbyśmy mieli wyjeżdżać zaraz za miasto w stronę autostrady. Pojazd kopci, destyluje Equality Way. Kierunek północno-zachodni. Pojazd zawraca, skręca na parking. Będą wysiadać, uwaga! Kociutne! Zmieniamy pojazd. Chyba wyciągałem kolejny pojazd, Hamera. Wysiadać, wysiadać! Strzały, strzały! Czarny na Hamera. Hamer bez opony. Mostem ucieka. Zatrzymaj się, zatrzymaj się! Stój, stój! Słyszysz? Bo cię zastrzelę, halo! Z trzech opon. Jedzie na jednej opon. Kurwa jebana, strzelałem do kurwy i nie ma gleby, ty. Co jest z tym chłopem? One opponent down. Op na jednej opon, wjeżdża w góry. Wjeżdżam za nim.